Teraz oświadczenia i komunikaty. I komunikaty otwieram listę mówców. Tak, pan Mateusz Drozd. Byłem pierwszy zgłaszający się. Pan, gdzie był pan przewodniczący? Rafał Miś, pan Łukasz Manów, tak? Pan Jacek Łowicz. Ja się przedwojcem gościłem. Proszę bardzo, pan Paweł Wójcik? Tak. Przedwojcem. Pan Piotr Majewski? Pan Daniel Wsiaski? Pani... Nie, Kolbiusz. Pani Wantuch? Tak. Dobrze. To ja przed tymi wypowiedziami chciałbym jeszcze państwu przypomnieć, tak, pierwsze o terminie najbliższej sesji. Więc chciałbym tutaj wyjaśnić dwie rzeczy dotyczących terminu najbliższej sesji. Na tej sesji powinniśmy wprowadzać korektę do planu do WPF-u, gdyż został na wcześniejszy i w ogóle nasze pieniądze priorytety zostały zatwierdzone na kwotę 470 tysięcy. Znaczy inaczej, takie mamy pieniądze na przyszły rok, a zostały jakby zatwierdzone na kwotę 530 tysięcy. Do 15 października mamy termin, aby podjąć uchwałę, która będzie wprowadzana do budżetu miasta, więc zostawiam to i czekam tutaj na Spółdzielnię Broni Czerwonej, która w jakiś sposób powinna się włączyć w współfinansowanie ogródka na Powstańców. Jeżeli tak uczyni spółdzielnia, pozwoli nam to na nieucinanie zadań, które przedstawiliśmy w uchwale i wypełnianie tych obowiązków. Jeżeli tego spółdzielnia nie zrobi, to tak jak mówię, oprócz zaproponowanych do pracy na Powstańców, które były na wcześniejszej sesji lipcowej, dołożyliśmy 54 tysiące, teraz będziemy musieli wziąć wydatki o 60 tysięcy. No i będzie to powodowało, że braki na dzień dzisiejszy w naszym budżecie, Daniel, są już w granicach 110-120 tysięcy. Czekamy na 14 października. Myślę, że spółdzielnia tam w jakiś sposób nas pomoże finansowo. To jest jedna rzecz. Druga informacja dla państwa, że 28 wszyscy wiedzą o tym, że mamy dzielnicy trzeciej, święto dzielnicy. Przy Majora współrealizatorem, współfinansującym jest też Spółdzielnia Broni Czerwonej. Jest to od godziny 8, od 12 do 21. Poza imprezą, później po zakończeniu, chcemy też zaprosić gospodarzy z naszych placówek, czyli szkół, przedszkoli, dyrektorów, także prezesów spółdzielni, dyrektorów różnych placówek, które funkcjonują u nas w dzielnicy, na taki jakby wspólny poczęstunek przy WMDK-u, przy numerze 100 Dobrego Pasterza, na 21. Będzie tam drobny poczęstunek. Myślę, że wtedy można sobie pewne rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć. Ale nie wiem, zapytać. Serce, numer 100. Tam jest tak, tam jest nie wiem, tak będziesz o tą kolorę. Nie, to jest tutaj jeszcze chciałbym co do samej dzielnicy, na plakacie nie ma umieszczonej takiej informacji jak o tym, że będzie mamą wóz. Zapraszam też państwa, wszystkich radnych do badania, a radnych do przekazania osobom też bliskim czy dalszym zaproszenia do tych badania. Proszę, tyle informacyjnie i teraz pan Mateusz Drozd. Trzy informacje. Po pierwsze, jak państwo widzicie, widzieliście w biurze, ukazał się nowy buletyn z informacją o tej dzielnicy. Kolejny buletyn będziemy robić w okolicach połowy listopada, w związku z tym prosił o przesunięcie materiału do 3 listopada. Po drugie, też w sekretariacie znajdują się ankiety. Ankiety dotyczące losów miasta Krakowa. Ja właśnie powiem dwa słowa na ten temat, to są Wydział Rozwoju Miasta, Rząd Miasta Krakowa przystępuje do aktualizacji strategii rozwoju miasta i w ramach tych działań pragnę zapytać mieszkańców o to, w jaki sposób postrzegają Kraków, w jaki sposób Kraków chcieli dopasować do
Rzeszę. To jest taka grupka, nominowana się z kolei z czterech stron. Zapraszam Państwa do naszego sekretariatu, do Pani Sekretarza na te ankiety wydam, muszę to rozdać mieszkańcom, tam jest na tyle. Można też wypełnić ankiety w sposób elektroniczny, wydam się na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa, także na Facebooku. Widziałem kilka grup już rozprzestrzenia. I kwestia trzecia, wracając do takiej drugiej dyskusji z czerwca, kiedy dzieliliśmy pieniądze i kiedy już było kontrowersje zbudziło 1000 zł, które zamieniliśmy na pamiętnie powstanie, to jest 151 dni powstania styczniowego. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że w konkursie był ogromną częścią tym, że uchwały naszej wzięło udział kilkanaście osób, sprawozdanie jest w tym biuletynie, natomiast w lekcjach muzealnych wzięły udział wszystkie placówki z naszej, z terenu naszej dzielnicy, wszystkie placówki publiczne, czyli 4 podstawówki, 2 gimnazja i 2 licea. I łącznie z oferty skorzystało prawie, oferty muzeum skorzystało prawie 200 osób, więc wydaje mi się, że kwota, którą wtedy wydaliśmy, przekazaliśmy jak najbardziej słusznie, zasadnie i potrzebnie, co prowadzi frekwencję muzeum. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan Łukasz Mącuch. Tak, chciałbym... Tak, przepraszam, pan Rafał, przepraszam, pan Rafał, mówić był wcześniej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę zapowiedzieć. Tak. Ja tam kiedyś było tak, że szczotka biuletynu była rozsyłana do wszystkich radnych. Chciałem zapytać osobę, która wysyłała szczotkę tego z biuletynu, który mamy przed sobą, co spowodowało, że ta szczotka do mnie nie trafiła. Mi cię nie lubi. Poza tym, że nikt mnie nie lubi. Proszę bardzo. Otóż ja pan... Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytanie?
prośbę bardzo dać możliwość powiedzenia się wszystkiego. Pan radny Jacek Wojski, to był Kaszkiewicz. Dobrze, no to skoro ja to proszę. Krótko. Proszę Państwa, wszyscy widzimy. Miasto sobie nie radzi się z owym śmieci segregowanym. Mieszkańcy, które tu reprezentuję, są bardzo rozdrażnieni tą sytuacją i mówią, płacimy więcej i mamy większy bałagan. I mówią słusznie niestety. Nie wiem, jaki mamy na to wpływ, ale powinni. Znaczy jakby to mniej płacą, to by to mniej płacą. Pan radny Paweł Kuzik. Szanowni Państwo, kilka dni temu ruszyła strona internetowa Dzielnicy Trzeciej. Wow. Zapraszam do zajrzenia na tą stronę. Strona, że tak powiem, jest uzupełniana na bieżąco. Pojawiają się nowe informacje, nowe działy na tej stronie. Natomiast taką prośbę mam. Prośbę do Państwa, w biurze Rady Dzielnicy są plakaty informujące o sobotniej imprezie. Bardzo proszę, aby Państwo wzięli. Każdy z nich razy weźmie kilka plakatów i w swoim okręgu umieści, rozwieści te plakaty. Do tej wypowiedzi. Do wypowiedzi, proszę. Tak. Byłem na stronie, oglądałem, znalazłem na niej błędy gramatyczne oraz nieaktualne informacje. Już napisałem maila z prośbą o prostą poprawę tej wypowiedzi. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Anna. Ja proszę Państwa, dzisiaj żeśmy bardzo dużo słyszeli o mieszkańcach i o ich zainteresowaniu sprawami dzielnicy i ja z rozmów z mieszkańcami wiem, że mieszkańcy się bardzo interesują. Interesują się wszystkim i wydatkami, interesują się dostępnością radnych biura i na przykład tutaj od razu takie było pytanie, czy dlaczego? Bo wiadomo, że biuro pracuje dłużej niż od 10 do 13, prawda? Natomiast w tym naszym biuletynie są takie zawarte tutaj, powiedziałabym, nieścisłości od 10 do 13. I proszę Państwa, wczoraj na przykład miałam pytanie takie, co jako Rada zrobiliście w sprawie zakłócania porządku przy ulicy Ułanów 21. Powiem szczerze, bo myśmy napisali pismo do dzielnicy. Powiem szczerze, że jako przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych nie widziałam na oczy tego pisma, a powinnam wiedzieć o tym piśmie, bo przecież wydajemy opinię dotyczącą przedłużenia na umowy najmu lokalu. Ja bym w takich właśnie sprawach bardzo prosiła, żeby jednak ksera tych pism trafiała do komisji, bo wtedy jest zupełnie inna rozmowa. My musimy brać pod uwagę opinię mieszkańców i też dobrym zwyczajem byłoby to, żeby jednak odpowiadać na interwencje mieszkańców. Pani Aniu, a Ułanu 21, czy miało przyjść pismo o zakłócaniu ciszy przez mieszkańców gminy do nas pisali takie pismo? Nie, tak, że było, że podobno tam mieszkańcy pisali, że pisała też bursa. Ale to chodzi o tych sąsiadów bursy, którzy tam... No ja nie wiem, ja nie widziałam pisma. Podobno jest pismo dzielnicy, że od dłuższego czasu... Kiedy mieli to? Wczoraj dostałam to, znaczy nie było to konkretnie, ale powiedziałam, że było napisane już dawno. Taką miałam wczoraj informację. Czyli ja też słyszałam tylko o takim piśmie. Znaczy inaczej, mogę odpowiadać tak, jeżeli... Wszyscy wiedzą, że jest. Czy brakuje mi się? Nie. Tam się to sprawdzimy, prawda, czy takie pismo jest, czy w ogóle jest odpowiedź, bo dla mnie to jest to bardzo ważne, prawda, jeżeli mieszkańcy zadają sobie trud, czy interweniują w jakichś sprawach, musimy się, proszę Państwa, szanować i po prostu, no, odpowiadać, bo to jest, no, to jest nasz obowiązek. Znaczy, wydaje mi się, że, no nie wiem, dobrze, no to na następną sesję ewentualnie... Nie, ja po prostu przyjadę do dzielnicy, poproszę panią inspektor, żeby ewentualnie to pismo znalazła, bo jeżeli faktycznie jest, to dla mnie jest to istotne, prawda, jeżeli z Wydziału Mieszkalnictwa przyjdzie pismo i w ogóle jacy ci lokatorzy mają status, czy taki jak na przykład przy Alei 29 listopada, że od 2010 roku się toczy egzekucja, prawda, no jakoś nie może dojść do skutku 3 lata, prawda, i tam jak dzwonię do administracji, to wręcz odwrotnie, no pani mówi, że w zasadzie się nic takiego nie dzieje, a tutaj my jako dzielnica mamy sygnał. Mogę powiedzieć, pani Aniu, wydaje mi się, że wszystkie pisma, które przychodzą do dzielnicy, starają się dekretować
do radnych, do kilku komisji, żeby wszyscy dostawali, więc wydaje mi się, że pani komisja nie dostała, bo takiego pisma, bo nie było, przynajmniej jak ja się to defektowałem, może tutaj nie wiem, oświecić, kolega Rafał, ale też nie, to teraz mieli przysłać, ale na dzień dzisiejszy nie było takiego pisma, tak mi się wydaje, może się mylę, nie wiem, sprawdził też dodatkowo, ale wydaje mi się, że jeżeli przychodzą pisma, dekretuje to do komisji, do wszystkich, czy nawet jeszcze dodatkowo do radnych miejsca, i ewentualnie stara się też w międzyczasie albo odpowiadać na bieżąco, albo oczekuje jakichś Państwa sugestii, czy komisji, czy dalej. Dlatego, że w zasadzie te ostatnie przypadki, jeśli chodzi o wizję, tak, to dowodzą, że coraz więcej, proszę Państwa, mamy takich sytuacji, gdzie pomimo prawdy, nawet podpisania umów o rozłożeniu na raty zaległości, to w dalszym ciągu nie są płacone, opłacane jest na bieżąco czynszu, nie jest płacony prąd, jest po prostu na przyjście, bo czasami są sytuacje, gdzie nie można się dostać do mieszkania, jest dopiero umawia Wydział Mieszkalnictwa i jest ładnie, pięknie, wysprzątane mieszkania, dopiero po rozmowach z sąsiadami okazuje się, że tam jest po prostu jedna wielka rodzina piaska. I tak było przy Ugorku ostatnio i zresztą tutaj na Miechowity też. Czy ja mogę dodać tutaj też w okresie wakacyjnym, jak przewodniczący komisji nie było też, musiałem przeprowadzić kilka takich wizji lokalnych, rzeczywiście do pani Ania, no przedstawia jak jest, no w niektórych mieszkaniach czy niektóre wnioski to są, no po prostu nikt nie powinien z tymi osobami podpisywać żadnych umów. My podjęliśmy uchwałę tutaj w okresie wakacyjnym jako zarząd, bo mieliśmy takie upoważnienie. Więc podjęliśmy wszystkie po przeprowadzone konsultacje jak najbardziej korzystne dla zawierających z gminą Kraków, a no trafiły się powiedzmy tutaj chyba nawet pani Ani też przedstawiałem na jednej, której też przeprowadziłem taką wizję i przedstawiłem też dokumenty raz. Zresztą można później rozmawiać, czy na Alei 29 listopada tam o tragicznym takim zbiegu patologii w trzech mieszkaniach powiedzmy praktycznie pod sobą. I w kilku miejscach i no, gmina powinna to w jakiś sposób rozwiązywać. Tutaj no, tak mówię, nie wiem. Wiesz, na pewno jest to ciężka praca, tu pani Ania jak najbardziej powinna mieć, jako przewodnicząca właściwej komisji, powinna mieć jak największą wiedzę dotyczącą tych mieszkań, które pani się udaje, ale no pani Ania, nie mieliśmy żadnych informacji, więc no tak jak mówię, tylko przedstawiam to, co jest na bieżąco, to jest wszystko. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś głosy tych Państwa radnych? Pan Rafał Miś jeszcze, proszę bardzo. Ja bym bardzo prosił, żeby może przewodniczący Komisji Informacji nagle pewne zasady surowe, które panują, bym bardzo prosił o przesyłanie szczotki biuletynu przed publikacją. Ja nie przesyłałem. No to osoba, która przesyła szczotkę, to bardzo bym prosił o to, aby szczotka była do mnie przesyłana przed publikacją biuletynu. Unikniemy wtedy kilku bardzo przykrych sytuacji. Ja przychodzę do tego, żeby też bym prosił wszystko. Czy są jeszcze Państwo?